Loża radiowa. W loży witamy naszego pierwszego gościa. Z nami wojewoda opolski Adrian Czubak. Dzień dobry, panie wojewoda. Dzień dobry państwu, witam. I zacznijmy, proszę, od koronawirusa, rzecz jasna, i najnowszych danych. Na Opolszczyźnie dziś 15 zgonów, prawie 800 przypadków, dokładnie 792 nowe przypadki. Panie wojewodo, to nie jest rekord, ale znów mamy bardzo duży wzrost, bardzo dużo zakażeń dzisiaj. Dokładnie tak. Analizuję te wszystkie przypadki od początku trwania tej epidemii. No niestety listopad, no rekord mieliśmy bodajże chyba 11 listopada, 881, wczoraj chyba też blisko tej ilości, a więc no nie jest dobrze, drodzy państwo. Dlatego musimy być tutaj czujni. Proszę wszystkich o to zachowanie tych wszelkich wymogów, o których się mówi, wymogów bezpieczeństwa. Dziękując przy okazji oczywiście wszystkim, jak zawsze, tych, którzy stoją na stanowisku i służą tym ludziom i pomagają w przeróżny sposób. Oczywiście tu mówimy o szpitalach, o innych osobach, które pomagają osobom starszym i tak dalej. Ale oczywiście listopad chyba będzie kolejny miesiącem, gdzie po prostu będziemy się martwić, co będzie w grudniu, aby nie zabrakło siły, nie zabrakło łóżek covidowych i aby wszystko szło w dobrym kierunku. A podołamy, jeżeli będzie dziennie na przykład 1000 zakażeń, 1200. Oczywiście nikt tego nie życzy, ale trzeba być przygotowanym na najgorsze. Trzeba być przygotowanym, oczywiście. Ja też podejmuję odpowiednie działania, ale jak niektóre moje działania się kończą, to państwo doskonale wiecie, choćby z korfantowym. Ale są również odpowiedzialne osoby, odpowiedzialni dyrektorzy, którzy pomimo wielu problemów, jak wszyscy mamy z różnymi rzeczami, podołają tym obowiązkom, podejmują rękawice. No ale oczywiście również tutaj mamy w zanadrzu, rozpoczyna się od poniedziałku. W tym tygodniu kończymy, a od poniedziałku zaczynamy, można powiedzieć, ostatni etap budowy szpitala tymczasowego. Tam dodatkowych 150 łóżek. W tym, od poniedziałku odbiory, tak? Tak. Następny tydzień to już ma być taki tydzień takich odbiorów, wpisywania do ewidencji i przygotowania się do tego, aby najpóźniej od początku grudnia przekazać ten obiekt szpitalowi USK, aby on wtedy rozpoczął wszystkie swoje procedury wewnętrzne dotyczące już uruchomienia tego obiektu jako szpitala. Mhm. Jeśli będzie infrastruktura, no to rzecz jasna, to jest podstawa, ale co z lekarzami, bo tutaj z rekrutacją też różnie to wygląda. No różnie wygląda od samego początku. Przecież ja już od samego początku doskonale państwo wiecie, ile jako wojewoda wydałem poleceń, decyzji odnośnie przeniesienia w tej pierwszej fali i od początku drugiej tych lekarzy do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jak to wyglądało, wszystko wiemy, ale ja mam całą nadzieję i dziękuję tym wszystkim lekarzom, którzy mimo tych różnych zachowań innych ludzi, nazwijmy tak ogólnie, tak jak powiedziałem, stoją na straży bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, za co im bardzo dziękuję, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, wszystkim, którzy nie próbują pokazywać, że są dla nich ważniejsze cele niż zdrowie i życie ludzkie. Dziękuję. Mam nadzieję, że jesteśmy już na takim etapie, że do wszystkich dotarło, że albo wspólnie w jedności pokonamy tę chorobę, bo jak będziemy każdy szli w swoją stronę, to może te statystyki mogą być jeszcze bardziej tragiczne. Pan wojewoda troszkę nawiązuje do Korfantowa, oczywiście o to za chwilę zapytam, ale chciałabym jeszcze zapytać o ilość szpitali, które w tej chwili zostały przekształcone na te szpitale covidowe, czy też takie hybrydowe. Ich jest ponad 20, tylko pytanie, czy będzie więcej, bo ten szpital tymczasowy w CWK miał odciążać, tak, te szpitale. Jaka jest tutaj strategia? Szanowni państwo, wszystko zależy od tego, w którym kierunku pójdzie ta epidemia. Mm-hmm. Jeżeli epidemia będzie szła, niestety, w kierunku czarnego scenariusza, to będą musiały podjąć kolejne decyzje, prawda? No i właśnie patrząc na ten ewentualny czarny scenariusz, po to jest zbudowany ten szpital tymczasowy. A jeżeli będziemy mieć tak ogólnie mówiąc opanowaną tę sytuację epidemiczną i tą zdrowotną, to szpital jak najbardziej może i powinien dalej funkcjonować. No z tym oczywiście tutaj założeniem, że przy założeniu wszelkich innych normatyw, gdzieś ewentualnie będzie można odciążyć jakiś szpital lub jakiś oddział w szpitalu, aby przywrócić mu pierwotną funkcję w systemie zdrowotnym. Ale jak państwo sami widzicie, codziennie praktycznie rozpoczynam dzień od analizy, ile łóżek mamy, ile łóżek jest zajętych, ilu nowych pacjentów mamy, jak wygląda z kadrą lekarską, która też choruje, też jest nieraz na kwarantannie, więc
każdy dzień to przede wszystkim kilka, dwie, trzy godzinne analizy, co dalej i patrzę, gdzie jeszcze można ewentualnie pomóc, działać, porozmawiać, przekształcić, etc. Panie wojewodo, ta sytuacja oczywiście jest bardzo dynamiczna i trzeba być tutaj dość elastycznym, ale chciałbym nieco uściślić, jeśli się da, rzecz jasna. W co będziemy bardziej inwestować? W dokładanie, powiedzmy, tych szpitali, przekształcanie ich w oddziały covidowe, czy też w ogóle całe szpitale covidowe, czy być może powstanie też drugi szpital tymczasowy, po to, żeby odciążać resztę? Zobaczymy. Zobaczymy. Jak to pójdzie, będziemy decydować, tak jak pani powiedziała, bardzo słusznie to, co powiedział pan i premier, i pan minister Niedzielski. Musimy reagować elastycznie. Szybko, odpowiedzialnie, ale elastycznie, w zależności od rozwoju sytuacji, czy tu oczywiście w danym województwie, więc mamy całe województwo, patrzymy, jak to wygląda, analizujemy i mówię, decyzję podejmuję ja, biorę na siebie pełną odpowiedzialność za każdą decyzję, więc na razie, drodzy państwo, może takie statystyki przytoczę. 1 września, kiedy tak naprawdę nowych osób w tym dniu było zakażonych 14, mieliśmy w sumie 157 łóżek covidowych, z czego 45 było zajętych. 1 października, kiedy tych osób było niewiele więcej, bo 21, ale widzieliśmy, że te statystyki powolutku zaczynają rosnąć. Ze 150 łóżek przekształciłem na 402 łóżka w województwie polskim, bo były już również 120, prawie 4 osoby zakażone. Na 1 listopada, drodzy państwo, no to już było ponad 450 chorych, ale w tym czasie, w ciągu miesiąca, między 1 października a 1 listopada, podwoiłem liczbę łóżek covidowych z 402 do prawie 820, ale w tym samym czasie liczba chorych była 535. Dziś w chwili obecnej mamy już około 1050 łóżek, zajętych około 670, więc na granicy 350 łóżek jesteśmy w tak zwanym buforze bezpieczeństwa. Zostawiamy sobie bufor, tak jest. Co dla mnie to nie jest w ogóle żadnym wyznacznikiem, bo wolałbym mieć jak najwięcej łóżek wolnych, bo tak jak pani powiedziała, nie wiadomo, w jakim kierunku za 2-3 dni pójdzie ta choroba, czy nie będziemy mieć więcej zakażonych, czy kilku, czy kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lekarzy, czy w ogóle wszystkich pracowników ze służby medycznej nie będzie musiało z przyczyn ogólnie tak zwanej siły wyższej zostać w domu, a nie być w pracy, więc ja muszę mieć ten bufor bardzo duży. Dlatego powrócę, dlatego między innymi również ta decyzja odnośnie Korfantowa. Panie wojewodo, no właśnie, a propos Korfantowa. Dzisiaj rozmawiałam z wicemarszałkiem Kolkiem i powiedział, że z zaskoczeniem przyjął tę decyzję o rezygnacji z Korfantowa, jeśli chodzi o przekształcenie go w szpital covidowy. Pan marszałek, no niestety, zachowuje się trochę niepoważnie, mówię, że jest zaskoczony, bo albo jest nieodpowiedzialny na swoim stanowisku, albo po prostu był oszukiwany przez to, co się dzieje w Korfantowie. No to ja może panu marszałkowi przekażę wszystkie pisma, jakie dochodziły do wojewody polskiego, od prezesa tejże placówki, od lekarzy, jak mówili, jakie mają problemy, jakie tam po prostu stworzone niesamowite historie. To, co pan marszałek o tym nie wiedział? To pan marszałek o tym nie wie, że ja wydałem decyzję na Korfantów pod koniec października. Zgodnie z wnioskiem Korfantowa miało to wszystko ruszyć od 10. Prosił mnie Korfantów, aby ruszyło to od 16. Wyraził na to zgodę. Ale w dzień po wniosku o tym, kiedy ma ten Korfantów tydzień później, żeby pracować, dzień później, dokładnie 13 listopada, przyszło do mnie pismo od prezesa szpitala w Korfantowie, skierowane do ministra zdrowia za pośrednictwem wojewody, gdzie w całości wnosił o to, aby tę decyzję uchylić. No to się pytam, to marszałek województwa, pod którego podlega ten szpital, nie wie o tym, że szpital zawnioskował o uchylenie mojej decyzji w całości. Czyli prezes tego ośrodka zwrócił się do pana wojewody, żeby w ogóle wycofać się, tak, z tej decyzji? On o to poprosił. Oczywiście, że tak. Zacytuję państwu. Przepraszam, 10 listopada. 10 listopada pismo z Korfantowa. Odwołanie. Działając na rzecz Opolskiego Centrum Rehabilitacji i tak dalej, wnoszę odnośnie mojej decyzji o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania w sprawie. To jest pismo 10 listopada. A pan marszałek dzisiaj jest zaskoczony, że ja podjąłem taką decyzję? Panie marszałku, proszę się obudzić i sprawdzić, co się dzieje w pana, panu jednostka. A jakie powody podał prezes OCR-u? No tu jest masę tych powodów. Oczywiście problemy trudno, nie będę państwu cytował, ale mogę te pismo już udostępnić, to żaden problem na tym, że są w zakresie ortopedii, działają i to, i tamto. No ostatnie zdanie, wobec powyższego, niniejsze odwołanie jest zasadne i konieczne. No to panie marszałku Kolej, no to 10 listopada pan nie wie, że
podległy panu szpital wniósł odwołanie do ministra zdrowia. Pan dzisiaj jest 20 listopada zaskoczony. Panie wojewodo, a w pana ocenie te powody, o których mówił prezes OCR-u, one były, no mówiąc krótko, przyjął pan po prostu to do wiadomości? Czy, no bo pana reakcja na ostatniej konferencji była raczej taka, że się pan, cytuję, przestraszył, tak, tej atmosfery, która jest w Korfantowie. Przestraszenie atmosfery, bo każde żądanie Korfantowa, można powiedzieć, było, jeśli nie w całości, to w części spełniane. Przesunięcie terminu, zabezpieczenie środków, szkolenie personelu. Rozmawiałem z prezesem Korfantowa, że będziemy w razie czego, jak będzie rosła ta liczba osób przywożonych, oczywiście będę delegował lekarzy, ale ja mogę delegować, a nie kazać, prawda? No więc to też zależy od lekarzy, więc były takie ustalenia. Problemy, o których mówi pan prezes Korfantowa, no praktycznie, no można powiedzieć, że w każdym szpitalu mogłyby takie być, ale inne szpitale stanęły na wysokości zadania. Bardziej bądź mniej, ale stanęły na wysokości zadania. Mm-hmm. Natomiast tutaj zaczęła się fala dziesiątek pism do wojewody, jaki jest zły. Zaczęła się fala krytyki i tak dalej, różnych polityków regionalnych tam z Nysy i parlamentarzystów. No ale mówię, kiedy doczytałem się, że personel w szpitalu w Korfantowie z panem prezesem, no chcą przyjąć tylko 20 pacjentów, a resztę uzależnić od ewentualnej możliwości kadry, no to ja nie jestem odpowiedzialny za przyjmowanie pacjentów do szpitala, tego prezes, więc może sobie takie stworzyć warunki przyjmowania, że nikogo by nie przyjął. I za inwestycji, tak jak chcieli, 8 milionów, funkcjonowałoby tam 20 łóżek. Mówię, absolutnie, absolutnie nie. No ale teraz sobie czytam sobie prasówkę i w nowinach nyskich pojawił się artykuł o tym, że teraz opozycja tam do pana starosty dowiedziała się, że nie ma łóżek w powiecie nyskim, no i teraz jest, gdzie te łóżka? No to macie państwo Korfantów, to można... No to widzi państwo, to jest ironia losu po prostu. No najpierw była walka o to, że zły czubak robi Korfantów, a teraz nie będzie łóżek i teraz będzie zły czubak, że tych łóżek w województwie polskim nie ma. Panie wojewodo, bo jeszcze dzisiaj w tym dzisiejszym wywiadzie moim z wicemarszałkiem Kolkiem też padła taka informacja, że no tak, była mowa o tych 20 łóżkach, ale że to był taki etap wstępny, po to też, żeby kadra się przećwiczyła. Oni w tym tygodniu mieli szkolenia, tak, w zakresie właśnie działań zakaźnych, więc no to jak to z pana strony wygląda? To jest nieprawda. No to ja może już szukam pisemkę i zaraz państwu zacytuję, jeżeli państwo macie troszkę czasu i możliwości, bo tych pism, wie pani, no to jest po prostu, no... Cała masa. No, cała masa, jaki to jest, taki, owaki i jak to nie mają dziesiątki innych spraw, żeby tylko... Bo też była mowa o tym, żeby ci lekarze mieli wsparcie pulmonologów, czy też internistów, żeby jakby sami ortopedzi nie dźwigali tego na bark. No ale, drodzy państwo, no, poruszamy się w warunkach, jakich mamy. No przecież ja nie jestem w stanie wyczarować nagle lekarzy, bądź... No widzimy, co się dzieje. Drodzy państwo, w czasie pierwszej tak zwanej fali tylko jeden szpital w Kędzierzynie Koźle był szpitalem covidowym, gdzie zajętych było maksymalnie chyba połowa łóżek. Druga fala polega na tym, że mamy w województwie polskim ponad 20 szpitali zaangażowanych i już są głosy, że gdzieś tych łóżek ewentualnie może zabraknąć. Ale dobrze, przejmę państwu ten jeden fragment. Tu czytałem, że na konferencji przed szpitalem tymczasowym Korfantu 13 listopada warunki, jakie są do w ogóle jego działania, a więc, że tak, zgadzają się na stopniowe zwiększanie oddania do dyspozycji bazy łóżkowej, począwszy od 20 łóżek, i uzależnienia dalszego zwiększenia ilości pacjentów od możliwości zapewnienia kadry medycznej. Więc ja powtarzam, jeżeli ktoś tak swoją politykę kadrową prowadzi, żeby nie zatrudnił więcej lekarzy, bo ja nie jestem od zatrudnienia w tym szpitalu lekarzy i żadnej kadry medycznej, no to jeżeli zaczynamy od 20 i dalszy jest uzależnione od możliwości zapewnienia kadry medycznej, no to, przepraszam bardzo, No to jeżeli ktoś nie jest w stanie dzisiaj zapewnić przy mojej pomocy, przy pomocy wielu ludzi dobrej woli, no to, drodzy państwo, ja temat już Korfantowa zamknąłem. No właśnie, o to też chciałam zapytać, czy będą rozmowy ostatniej szansy, ale chyba nie, tak wnioskuję. Szanowni państwo, powtarzam po raz kolejny. To nie Czubak, tylko prezes tejże placówki w dniu 10 listopada do ministra zdrowia za pośrednictwem wojewody polskiego napisał odwołanie od tej decyzji. Więc proszę się pytać pana marszałka Kolka i pana dyrektora w Korfantowie, o co im w ogóle chodzi. Bo z jednej strony piszą, są zaskoczenia, z drugiej strony piszą do ministra zdrowia o odwołanie całej mojej decyzji, o powołaniu tego szpitala w prace covidowe, odwołanie mojej decyzji w całości. To panie wojewodo. Proszę nie pytać tych pytań, nie kierować tych pytań do mnie, tylko zapytać osoby, które są autorami tych pism. No to panie wojewodo, kropkę stawiamy, wracamy za chwilę.
Loża radiowa. I wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, jest z nami wojewoda opolski Adrian Czubak. Panie wojewodo, ostatnio otrzymał pan Czarną Księgę Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie Tomasz Kostuś i Witold Zębaczyński panu ją przekazali. Pan ją zniszczył w Niszczarce. Ale jest kolejna zapowiedź. Poseł Zębaczyński mówi, że wyśle panu maila. Co pan z tym mailem zrobi? Już zrobiłem. Skierowałem do archiwizacji pod tytułem usuń. Czyli usuwamy po prostu. Nie mam tego. Ale nie przeczytał pan tego nawet? Nie przeczytałem. Dlaczego? Dlatego, że ja teraz czekam, skoro mają to panowie w formie elektronicznej, to nigdy nie zniknie, mają to u siebie. Ja teraz czekam na odpowiedź od pana posła Kostusia, który własnoręcznie mi to przekazał. Ja powiedziałem na konferencji pod CWK, że tylko na jednej stronie znalazłem 7 zarzutów pod adresem wojewody bądź administracji rządowej w terenie. Mhm. I oczekuję od pana posła, mam nadzieję tutaj w duecie z panem posłem Witoldem Zębaczyńskim, że mi odpowiedzą, gdzie konkretnie, jakie zaniechania popełniłem, zobaczę sobie to, a potem przy kamerach, przy dziennikarzach, bo to też mi napisałem w piśmie, skomentuję to i wtedy państwo zobaczycie, jaki jest wartość tego dokumentu. No właśnie, poseł Tomasz Kostuś wczoraj na konferencji powiedział, że dokument, jaki przekazaliśmy na ręce wojewody, jest raportem, który odnosi się do rządów prawicy w całym kraju i nie pada tam nazwisko pana Czubaka. Oczywiście, że nie, dlatego powiedziałem, że to są bardzo ogólne, ale skoro pan Kostuś przekazuje wojewodzie dokument, gdzie jest tam kilka razy wskazany wojewoda jako hasło, jako organ administracji rządowej, to bardzo proszę, zanim się pan poseł jeden drugi będzie tym szczycie przed kamerami, to proszę mi wskazać, gdzie Adrian Czubak jako wojewoda, bo tam również od wojewody, nie było którego, ale ja się poczułem to jako odebrany, to również to ja. Proszę wskazać, gdzie wojewoda Adrian Czubak, gdzieś coś zaniechał, gdzieś coś źle zrobił, etc., etc. Czyli pojawiły się rozmawiać. Zarzuty na dużym poziomie ogólności, tak? A pan by oczekiwał konkretów. Dokładnie o tym mówiłem. Mm-hmm. No po prostu to jest po prostu tak, jest, napisali sobie coś tam panowi, ja się mam tym przejąć. Absolutnie nie. Proszę konkretnie ze mną rozmawiać, gdzie, co pan wojewoda Adrian Czubak źle zrobi i tak dalej i sędziemy i porozmawiamy. Wtedy się skonfrontujemy. Jaka jest ich wiedza i co ja w tym momencie zrobiłem. No i to jest wszystko, co mam do powiedzenia w tym temacie. Czekam odpowiedź od pana posła do końca listopada bieżącego roku i zobaczymy, co odpowie. Gdzie konkretnie to, sprawa co, poszła co... trochę dalej, panie wojewodo, bo poseł Wilczyński, następny poseł Koalicji Obywatelskiej w Sejmie się odniósł też do pana słów. No mowa tutaj o tych wymiocinach i tak dalej. Nie będę dalej powtarzać. Powiedział, że jest mu wstyd za pana. Wstyd mój za mnie. O, jak się pan naprawdę, tak pan poseł Wilczyński przejął. A mi wstyd za pana posła, że chodzi po Sejmie i grzebie w cudzych notatkach. Zero kultury i zero dobrego wychowania. I mnie wstyd za pana posła Wilczyńskiego, kiedy przyjąłem po nim urzędzie, zobaczyłem, że za czasów jego kadencji przez wszystkie lata pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zarabiali najmniej wśród wszystkich pracowników wszystkich urzędów w Polsce. Przyjąłem po prostu takie coś po panu Wilczyńskim, a po 4 latach mojej kadencji jesteśmy, panie pośle Wilczyńskim, na 4. miejscu w Polsce, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Pan się martwi mną, a ja się po prostu martwię po prostu tutaj ludźmi, którzy pan tutaj nie doceniał pod każdym względem. Jedyne, co pan dobre zrobił, to chyba zbudował pan tą budkę tekturową w holu w Urzędzie Wojewódzkim za 90 000 zł i był pan z tego bardzo dumny. Tylko, że ta budka, panie pośle Wilczyńskim, zgodnie z opinią strażaków, zagrażała bezpieczeństwu pożarowemu Urzędzie Wojewódzkim. Więc niech pan poseł Wilczyński wstydzi się za siebie, a mnie niech zostawi w spokoju. Panie pośle, panie wojewodo, przepraszam, jeszcze jak pan nie sądzi, po co takie działania są w tej chwili podejmowane przez posłów? No chociażby z tą czarną księgą. O co tutaj chodzi? Drodzy państwo, nie wiem, to chyba pytanie powinno być do nich skierowane. No ja myślę, że ja napisałem... Skierujemy, jak będzie okazja, oczywiście. W tym piśmie napisałem do pana posła Kostusia, po prostu panowie się po prostu nudzą. Po prostu się nudzą i zamiast się skupić na tym, co najważniejsze, po prostu stwarzają takie rzeczy. No więc co mam powiedzieć? Ja to potraktowałem tak, jak to potraktowałem. Ja mam teraz ważniejsze sprawy do załatwienia. Zdrowie i życie ludzkie jest dla mnie priorytetem, a nie czytanie tych sprawozdań ogólnoraportowych, które mi dostarczają z wielkim uśmieszkiem na twarzy. Nie mam czasu teraz na takie rzeczy. W chwili obecnej kończy się rok. Chciałbym, aby te już za miesiąc, które będą święta,
ponoć najszczęśliwsze są święta w roku dla każdego człowieka. Chciałbym, żeby były szczęśliwe dla każdego mieszkańca Opolszczyzny i Polski. I to jest mój główny priorytet, a nie zajmowanie się tymi... tym dokumentem. No bo krytykować, no też wilcze prawo opozycji, prawda, żeby krytykować, wytykać błędy, ale też sporo osób się zastanawia. Ale bardzo proszę krytykować, tylko panie pośle Zębaczyński, Kosuś i Wilczyński. Konkrety na stół, kawa na ławę i siadamy i rozmawiamy. A zarzuty wobec języka, panie wojewodo, jak pan to oceni, jak odbierze? A języka, proszę panią, po pierwsze, to ja nazwałem tymi trzema słowami rzecz. Rzecz. Tak jest, ten no, dokument powiedzmy. To teraz proszę sobie sprawdzić w internecie, wszyscy drodzy państwo, jak nie sprawdzicie, to ja wam podam, jakimi słowami poseł Kostuś, jakimi słowami poseł Wilczyński, jakimi słowami poseł Zębaczyński odnoszą się ad persona do konkretnych osób. To proszę sobie wpisać Kostuś, Wilczyński, Zębaczyński i zobaczyć, jak się odnoszą oni do innych osób, jak ich nazywają, jak ich obrażają. Proszę zobaczyć, bo ja sobie poszukałem w internecie. Ja nazwałem rzecz po imieniu, a oni nazywają, obrażają ludzi. Osoby, rozumiem. I temat zamykam. Wojewoda opolski Adrian Czubak jest z nami. Za chwilę o Funduszu Dróg Samorządowych. Porozmawiamy. I wracamy do rozmowy z naszym gościem. Adrian Czubak, wojewoda opolski, jest z nami. No właśnie, inwestycje muszą trwać, inwestycje muszą się dziać, a zatem Fundusz Dróg Samorządowych. Kolejne powiaty, kolejni beneficjenci. Panie wojewodo, które powiaty? Bodajże Namysłowski, Krapkowicki i Opolski. To już czwarta korekta listy tegorocznej. Pojawiały się oszczędności, a więc automatycznie środki, które zostały zaoszczędzone przez inne samorządy terytorialne z automatu, są przekazywane na tak zwaną listę rezerwową, a tam kolejne jednostki samorządu i kolejne inwestycje wchodzą w etapy realizacji. A jakie to są przebudowy, jakie inwestycje? Oj, trudno mi teraz to powiedzieć, bo troszkę tego jest. Albo ile kilometrów dróg, bo to też istotne. Około 10 kilometrów dróg, kolejne tam kilka milionów złotych. W sumie tegoroczna edycja to 61 kilometrów dróg. Zakończy się 51 zadań wykonanych, także dopisujemy kolejne inwestycje do całego Funduszu Dróg Samorządowych w województwie opolskim. No oczywiście rozpoczynamy już, przygotowaliśmy się do edycji na rok 2021. A ta lista rezerwowa, czy też lista, która w tym roku otrzymała wsparcie, to była długa lista? Bo zastanawiam się nad zainteresowaniem samorządów w tej chwili. Była długa lista, ale dzięki tym właśnie oszczędnościom, no chyba wszystkie inwestycje weszły do realizacji, do współfinansowania z tych środków finansowych. No to teraz edycja 2021. Jak to będzie wyglądało? Jaka jest pula pieniędzy, panie wojewoda? Mamy większą pulę troszeczkę. Jednakże biorąc pod uwagę, że z tej całej puli są realizowane tak zwane zadania wieloletnie, a więc one muszą już mieć zagwarantowane środki z tej puli ogólnej, ale i tak nie jest mała pula, też prawie 60 milionów złotych. Już złożyło do nas wnioski ponad 105 samorządów, około 80 gmin, około 20 powiatów. Lista została przygotowana, oceniona formalnie, merytorycznie i zgodnie z procedurą została wysłana do Ministerstwa Infrastruktury, tam do weryfikacji, a później czekamy na podpis pana premiera, ogłaszamy, podpisujemy umowy i działamy. Czyli już nie można się zgłosić, już nie piszemy wniosków, tak? Już jest ta lista skonstruowana. Lista została już zakończona. Był termin składania wniosków, zostały wnioski przyjęte, ocenione najpierw formalnie, później merytorycznie. Zrobiona lista, jak zawsze, oczywiście lista podstawowa, plus ta lista rezerwowa. No i czekamy na... Pod tym się podpisałem, jak to według mnie powinno wyglądać. Czekam oczywiście na akceptację moich przełożonych, czy w ministerstwie, czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli to zostanie zaakceptowane, to zostanie oficjalnie ogłoszona lista i z wszystkimi podmiotami, które... którym zostały przydzielone środki finansowe, podpisują umowy i rok 2021. I działamy, budujemy. Tak jest. A kiedy możemy mniej więcej otrzymać informacje no właśnie o tej decyzji, że zostaje, mówiąc w cudzysłowie, klepnięte to wszystko i możemy iść i budować?
Poczekajmy jeszcze troszeczkę, No mamy dzisiaj w tym roku no, wyjątkową sytuację. Ta jesień jest bardzo gorąca, wiadomo o czym mówię. Mam nadzieję, że w takim czasie to otrzymamy, że samorządy otrzymają tę informację, że będą mogły spokojnie się przygotować, pozmieniać budżety, bo wiadomo, że też wiele inwestycji jest uzależnionych od tego, czy te środki otrzymają, czy nie. Pewnie też kilka czy kilkanaście inwestycji różnie zależnie od tego, czy nie będą samorządy czekać, czy te środki z ODS-u dostaną, czy nie, więc poczekajmy jeszcze chwilę. Będzie to w miarę, mam nadzieję, w takim terminie zrobione, abyśmy wszyscy my, mieszkańcy i samorządy, byli z tego zadowoleni, że kolejne kilometry dróg zostaną wyremontowane, wybudowane, poprawione. Panie wojewodo, bo to jest tak, że niektóre zadania są no właśnie wieloletnie, ale niektóre są, to znaczy muszą być zrealizowane w ciągu roku, prawda? I teraz też tak się zastanawiam, no bo mamy taką sytuację w gospodarce, jaką mamy, czasami firmy mają przestoje, no nie ma kim budować. Czy to też będzie wzięte pod uwagę w tych przyszłych inwestycjach? Wiele aspektów bierzemy pod uwagę, ale poczekajmy, co będzie w roku 2021, jak to się wszystko poukłada. Ja muszę działać w granicach prawa i przepisów, które regulują przydzielanie tych środków z budżetu państwa. Zobaczymy, jaki będzie rok 2021, ale... Oby już bez wirusa. Oby bez wirusa i oby nie było problemów czy z firmami budowlanymi, czy z wydatkowaniem tych środków finansowych. No poczekajmy, zobaczmy, co będzie, bo dzisiaj to jest naprawdę przedwczesne. Wróżenie z fusów. Jakiekolwiek wypowiedzi, czy musimy zrobić to, czy musimy wrócić na tamto. Mhm. Dzisiaj trzeba się naprawdę skupić na tym, abyśmy tego wirusa zahamowali, a później go po prostu wyciszyli. Panie wojewodo, no to dużo zdrowia, dużo siły na pana ręce. Dziękuję serdecznie za rozmowę w Radiu Opole. Kłaniam się. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie. Loża radiowa.